Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Okej, okay, tym klimatycznym dość wstępem chciałem rozpocząć pierwszy odcinek gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na swoim kanale. Zaczniemy sobie nową grę, ale może jeszcze zanim to ustawienie tam pokażę. No tam ustawienia sterowania programu to nic nie zmieniam, ale to ustawienie wideo. Tutaj oczywiście wszystko ustawiłem na maksa. Bo jakby nie było. Jeszcze post-proces też wszystko nie ma zawsze. Nie wiem, co ja tyle. Zaczął. O Boże. Możemy zacząć teraz tak. Dobra, no, nowa gra. Nie wiem, powiedzmy, że ten drugi poziom trudności wezmę, bo nie jestem jakimś geniuszem w tą grę. Pytanie samouczki. A, wezmę ze samouczkiem się wypadek. Okej, zaczęło się.
Okej. Okay. No i to w sumie było takie znowu filmowe, jakaś kurczę tutaj wstawka, nie? I co, to był film. Okej. Okay. To będzie samouczek teraz, nie? Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już. Zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to na razie. No, na razie. Dobra. Teraz tak, muszę mnie... Nie skakasz. Chodź teraz... Kończy ci się sok. Mhm, wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Dobra, sprawdźmy sobie za tym idziemy. Teraz je mogę otworzyć. Nie? Tak. A jeszcze tylko przez okno wyjdzie, żeby zobaczyć, co będzie. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. No, to się też nie wygląda. Dobra, idziemy dalej. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. No chyba dość nie dziwi. No dobra, rozgląda się. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała.
Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Dobra, wścieknijmy się na nią. Rozpuściliśmy ją trochę. Jakie rozpuściliśmy? Ja od początku mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Mówiłeś, zgadza się. Ale dałeś jej sobie wejść na głowę, jak my wszyscy. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Nie jesteś w cyrku. Piruet! Źle. Postawa! Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Dobra. Mówimy, że przeprosimy, ale już dobra, już nie puścimy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Tak, musimy się samouczkować. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Jestem na dole. Chyba jak spadniesz. Gdzie ja muszę iść teraz? A, w ogóle muszę iść. Nie już nie przybiła. No, nieznajomość niestety mapy. A dobra, zaraz nie dogonię. Damy radę. Nie dogonię. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ciri, bez wygłupów. A wejdziemy sobie pod ra... No co ty robisz? Skacz. Gdzie teraz? Tutaj, dobra, spadnijmy sobie tutaj po prostu. Dobra, wyprzedzę ją. Udało się. Chyba ją pokonałem właśnie. Czy jeszcze? Dobra, teraz nie wiem. Hop. Pokonałem ją, haha. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczym u pantery Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze.
Dobra, żeby nie odwracał kota ogonem, no. Nie odwracaj kota ogonem. Wiedźmin musi umieć zmylić przeciwnika. Sam tak mówiłeś. Możliwe, ale nie ćwicz moich mądrości na Wesemirze, dobra? Bo się doigrasz. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. No dobra. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Ja bym sobie jednak powtórzył podstawy chyba. Tak. Zamączek walki, no. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Oj, też prawda. Wyciągnij miecz, Geralt! Dobra, czym to się... Okej. No, aha, jeden. Aha, to twój zły dzień. To jego zły dzień. Szybkie cięcia! Raz, dwa, trzy! Zastary, już na to jest! Mocne uderzenia, nie oszczędzaj się! Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno! Chyba silny atak? Uniki! Postawa, Ciri, pamiętaj o pracy nóg. Ciśnij alt. Okej. Aby wykonać... Aha, wybierz kierunek. Albo... Ruszasz się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz. Co jest? Ale... Ruszasz się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz. O, teraz. Dobra. Ruszasz się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz. Mucha w smole. No, dalej! No, umknąłem. No i co? Dalej mam czekać. O, to dobra, no uskoczyłem. O, dobra. Teraz parowanie. Ciri, patrz pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. Okay. Co ja mam blokować? Walczę z kukłą. Okay. Ćwicz na sucho. Słyszałeś, że staruszek zasnął w trakcie lekcji? Riposta. Cios, odpowiedź. Chodzi, ale dalej nie jestem jakimś mistrzem w tym grze. A masz! Dzieci w tętnicę! Za stary już na... Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Okej. Pod tabem mam ten... Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Rzuć igni, Geralt! Aż polecą iskry! Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Art, Geralt! No dalej! Dobra, art. Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcji! Wsia krew nie cierpię tego. Dobra, Axi potrafi zamącić w głowie. Teraz Irden. Pokaż jej, Geralt. Irden. Ała, no. No, dawaj. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. No dalej. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch.
Okej, wziąłem petardę. Będzie szybko i boleśnie. Dawaj, stoję w miejscu. No. Aha, celowanie się petardami. Okej. Leci petardę. Nie trafiłem. Dobra, starczy. Trening dowolny. Spróbowałem sobie bronić. No, pokazałaś mu dziewczyno. Tak, manekinowy. Ciri, złaś stamtąd. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. No, okej. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? No, ciekawe. Śnieg zaczął padać. Vesemir. Aha. Nie, dobra, to jest sen. Czekałem na ciebie. Biały wilku. Nie! No tak, wiedziałem. Obudziliśmy się. I może tylko jeszcze porozmawiam z Vesemirem i skończę ten odcinek. I już będę nagrywał następny. Bo nie trwały za długo. Ale na razie jeszcze będę gadać pół godziny po prostu. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Dobra, powiedzmy. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Dobra. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Dobra, zobaczmy tą drugą opcję dialogową jeszcze. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Dobra, chyba trzeba jechać, nie? Zaraz będzie jasno, pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie
Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Dobra, zobaczymy, o co chodzi. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję bóle. Ile mam czekać? No tak, gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. No dobra, to zanim pojedziemy, to już zakończę na razie ten odcinek. I zapiszemy sobie grę na razie. Wolne miejsce na zapiszenie. Zakończymy na razie odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!